nominację do Nagrody Polskiej Sekcji IBY 2022 za upowszechnianie czytelnictwa otrzymała Fundacja Powszechnego Czytania. To organizacja non-profit, istniejąca od 2018 roku. Jego prezeską jest pani Maria de Skur, wydawca, osoba dobrze znana w środowisku książki. Nominację jury przyznało fundacji jednogłośnie, doceniając profesjonalne tworzenie wielkiej społecznej sieci współpracy na rzecz czytania dzieci i czytania dzieciom, doceniając także umiejętne wspieranie takich działań. Poza tym jury wyróżniło fundację za skupianie świetnych ludzi i firm wokół realizowanych programów. To zarówno specjaliści wysokiej klasy, jak i ludzi dobrej woli, samorządowcy, firmy biznesowe, firmy państwowe. Za tworzenie i realizację wielu projektów ożywiania czytelnictwa, przede wszystkim za program Ratownicy Czytelnictwa. Fundacja zaprasza tu każdego, kto inicjuje i działa na rzecz czytania dzieci w przedszkolu, w szkole, w bibliotece, w środowisku lokalnym. Fundacja uczy edukatorów czytelnictwa metod, daje im narzędzia, inicjuje działania, zachęca do działań autorskich. Za wykorzystanie możliwości internetu oraz dużą skalę i przejrzystość działań w sieci, a także za konsekwentnie przedstawiany bardzo budujący obraz świata, w którym czytanie ma wysoką wartość. I to właśnie ono wspiera i tworzy ludzi ciekawych, empatycznych, gotowych do współpracy, potrafiących się szanować. Taki świat, takie społeczności to motyw działań Fundacji Powszechnego Czytania. Fundacja wspiera także ukraińskich wydawców i młodych ukraińskich czytelników. Gorąco życzę Fundacji powodzenia i supermocy życzę, bo wiadomo, duży może więcej.